Hej, z tej strony Sandra, a dzisiaj zapraszam Was do obejrzenia recenzji najnowszej myszki firmy Logitech G502 Lightspeed. G502 Lightspeed posiada specyfikacje topowych myszek, mimo że jest myszką bezprzewodową. Pudełko zafoliowane, a z boku informacje o najważniejszych funkcjach, o jakich powiem w dalszej części tego filmu. Po rozpakowaniu z wierzchu znajdziemy myszkę, która na pierwszy rzut oka wygląda na sporych rozmiarów. Waga myszki to 114 g bez ciężarków, natomiast tył jest zabezpieczony folią. Dodatkowe akcesoria, które również znajdują się w pudełku, to 6 ciężarków oraz nie mogło zabraknąć odbiornika USB. W środku także naklejka z logiem producenta, informacje o innych produktach, a także rzecz najważniejsza. Instrukcja obsługi podłączenia i opis wszystkich przycisków. Na samym końcu znajdziemy przewód, za pomocą którego jest możliwość ładowania baterii, podłączając go z przodu myszki. Ładowanie przez 5 minut za pomocą portu USB zapewnia 2,5 godziny gry. Natomiast by sprawdzić obecny poziom naładowania baterii, wystarczy wcisnąć przycisk G9, gdzie trzy kreski oznaczają pełne naładowanie baterii. Żywotność akumulatora przy ciągłym użyciu to około 48 godzin z włączonym podświetleniem, natomiast bez to aż 60 godzin. Jeśli chodzi o kwestię scrollu, jest on pokryty gumową powierzchnią i może on pracować w dwóch trybach. Bardzo szybki dla osób, którym zależy na scrollowaniu jak największej ilości materiałów czy stron, oraz po przełączeniu na kolejny tryb, wolny i działający z większym oporem. Powierzchnia myszki wykonana z matowego plastiku, a boki przypominają twardy gumowy materiał. Kolejną kwestią są ślizgacze. Mamy tutaj cztery ślizgacze, w tym jeden o zaokrąglonym kształcie. Z tyłu znajduje się także przycisk odpowiadający za włączenie myszki. Zaślepka jest włożona na magnes i można ją otworzyć w łatwy sposób. Po pierwsze, jest możliwość włożenia tam odbiornika USB na czas, gdy chcemy używać tej myszki jako przewodowej. Dzięki temu nie zgubimy naszego nośnika USB. Można także włożyć dwa 4-gramowe ciężarki. Druga zaślepka służy do włożenia kolejnych ciężarków, tym razem 2-gramowych, jakie mamy w zestawie. Sama myszka waży 114 g, natomiast dodatkowymi ciężarkami uzyskujemy 16 g więcej. W przypadku, gdy myszka się rozładuje, można ją podłączyć za pomocą kabla dołączonego w zestawie i używać jej jako przewodowej, podczas gdy akumulator będzie cały czas ładowany. A teraz kilka słów o specyfikacji. Czas odświeżenia położenia myszki wynosi 1 milisekundę. Najwyższa wartość DPI wynosi do 16 000, a maksymalna szybkość to 400 IPS. Mysz posiada również wbudowaną pamięć. A teraz kwestia najważniejsza, czyli sensor. W modelu myszki G502 Lightspeed znajdziemy Hero 16K, czyli czujnik nowej generacji. Według informacji producenta najbardziej wydajny i najszybciej reagujący czujnik, który zaraz przetestuję w dwóch testach. Natomiast najbardziej przydatną funkcją jest ładowanie bezprzewodowe PowerPlay, czyli podkładka, która zapewnia pełne naładowanie akumulatora tego modelu myszki. Połączenie PowerPlay i Lightspeed zapewnia brak opóźnienia reakcji. Nie powinniśmy także doświadczyć żadnego rozłączenia bezprzewodowego czy rozładowania baterii. Sprawdzić prawdziwą częstotliwość reportowania na sekundę, czyli właśnie ten pulling rate 1000 Hz, postanowiłam go sprawdzić w tym programie Mouse Rate Checker i jak widać na podkładce twardej mamy cały czas między 980 a 1000 Hz. Oznacza to, że będziemy mieć cały czas stabilne odświeżanie położenia co 1 milisekundę. Teraz ten sam test na podkładce miękkiej i jak widać dokładnie taki sam pulling rate. W tym momencie suwak wartości DPI przesunięty na 16 000 i sprawdźmy przy tak wysokim DPI, czy ten pulling rate o wartości 1000 Hz będzie stabilny. I jak widać cały czas mimo wszystko jest między 900 a 1000 Hz. Ten sam test na podkładce miękkiej i też mamy cały czas wartości dochodzące do 1000 Hz. Na podstawie tego testu można wywnioskować, że niezależnie od wybranej wartości DPI i typu podkładki, sensor radzi sobie z częstotliwością raportowania wynoszącą 1000 Hz. W tym momencie przeprowadzony test interpolacji przy 800 DPI. Nie występują widoczne szumy ani przerywane linie, natomiast już widoczne w tym momencie przy 16 000 DPI występują momentami przerywane linie, co oznacza występowanie interpolacji, czyli gubienie pikseli. A teraz kilka słów o oprogramowaniu producenta Logitech, czyli oprócz zmian przestawienia wartości DPI jest także możliwość przypisania różnych makr, klawiszy czy działań do naszej myszki. Przykładowo w działaniach dla mojego programu OBS mogę na przykład przełączyć nagrywanie przyciskiem G9. W tym momencie przypisałam to nagrywanie i za pomocą klawisza G9 będę mogła przełączyć nagrywanie w programie OBS, który teraz używam.
poleceniach da się także przystosować różne skróty klawiszowe do danych przycisków na myszce. Jest to mega przydatne dla graczy, którzy mają jakieś kombinacje klawiszy lub jeśli na przykład korzystacie z jakichś programów do edycji tekstu, gdzie przyda się na przykład kopiowanie tekstu, Ctrl-V czy Ctrl-C. Najciekawsze funkcje znajdziemy w zakładce LightSync. Przykładowo, oprogramowanie producenta samo znalazło gry, w jakie gram i jest możliwość wybrania profili podświetlania w zależności pod gry, jakie gram. Najciekawsze jednak dwa efekty podświetlania jest to próbnik ekranu. Polega on na tym, że jeśli na ekranie będzie się wyświetlało na przykład czerwone tło, to myszka będzie się podświetlała również na kolor czerwony. Natomiast wizualizer audio polega na tym, że to podświetlenie w myszce będzie zsynchronizowane z odtwarzanym obecnie dźwiękiem. Ale sami zobaczcie, jak to wygląda. Teraz kilka słów podsumowania odnośnie tego modelu myszki. Według mnie największą zaletą jest rozbudowane oprogramowanie producenta, które umożliwia konfigurację wszystkich makro, wszystkich przycisków oraz dostosowanie idealne DPI czy efektów podświetlania do tej myszki. Przyznam szczerze, że jest to najbardziej rozbudowane oprogramowanie, z jakim miałam do tej pory do czynienia. Kolejną kwestią jest Sensor Hero, który jak widzieliście radził sobie bardzo dobrze, mimo że jest to myszka bezprzewodowa. Mieliśmy odczytywanie pulling rate wynoszące 1000 Hz, nawet przy wartości 16000 DPI. Warto też pamiętać o funkcji PowerPlay, dzięki czemu możemy cały czas ładować nasz akumulator poprzez podkładkę pod myszkę. Link do tej myszki znajdziecie w opisie tego filmu, tymczasem ja się z Wami żegnam oraz dajcie koniecznie znać, co myślicie o tym modelu myszki. Zapraszam do mojego sklepu komputerowego blackwhite.tv.